Pan nas zranił i Pan nas uleczy, Pan nas pobił i On przewiąże nasze rany. Różne doświadczenia, różnych dni. A przychodzi mi taka myśl, że to nie ma znaczenia, jaki jest dzień. To nie ma znaczenia, czy to jest dzień, kiedy jesteśmy pobici, czy jesteśmy przewiązani. Czy Pan nas leczy, podnosi, czy akurat nas kładzie na ziemię. Że bez względu na to, jaki jest dzień, chodzi zawsze to samo. W tym wszystkim chodzi o miłość. Chodzi o to, żeby poznawać Boga. Że w każdym tym doświadczeniu są nowe odsłony, są nowe oblicza, nowe imiona Boga, którymi chce nas obdarzyć. A my tymczasem kochamy jak ta rosa, jak te chmury, które pojawiają się i znikają. I następnego dnia robią to samo, jak gdyby nic się nie wydarzyło wczoraj i cała ta historia się nie wydarzyła. Myślę, że Pan wzywa nas do tego, żebyśmy mieli taką wierność, może nawet nie tyle w tym, że będziemy niezwykle ofiarni, że będziemy zachowywali wszystkie przymierza, wszystkie przykazania i zobowiązania, które damy Panu. Tylko żebyśmy w każdym doświadczeniu, każdego dnia szukali Boga, szukali czegoś, czego możemy się nauczyć o Nim dzisiaj, żeby Go poznać, żeby coraz bardziej Go kochać. Bo Bóg ostatecznie naprawdę nie chce, żebyśmy wykonali tę czy inną pracę, żeby ten dzień był bardziej czy mniej udany. W ostatecznym rozrachunku naprawdę chodzi tylko o to, czy poznałeś dzisiaj Pana, czy rozpoznałeś Go, jak dzisiaj do Ciebie przychodzi. Dzisiejsza Ewangelia o celniku i faryzeuszu jest pięknym obrazem pokory. Tego, że modlitwa w swoim najgłębszym wyrazie jest spotkaniem grzesznika z przebaczającym Bogiem. I że w tej pokorze człowiek tak naprawdę widzi i siebie, i widzi Boga. I w tym oczyszczającym spotkaniu z Bogiem odkrywa swoją niezwykłą wartość. I pięknym przedłużeniem, jakby komentarzem do tej Ewangelii jest dla mnie Litania Pokory napisana przez kardynała Rafaela Merego del Valla. Bardzo serdecznie ją Wam polecam na ten czas Wielkiego Postu, ale również jako przygotowanie do każdej spowiedzi. Ona pomoże wejść trochę głębiej jeszcze w tę Ewangelię i sprawić, żeby to doświadczenie celnika, który staje przed Panem, było również naszym doświadczeniem. A zachęcam Was do tego ostatnim zdaniem z tej litanii. Jezu, udziel mi tej łaski, żebym pragnął, aby inni stali się bardziej święci niż ja, pod warunkiem, że ja stanę się tak święty, jak powinienem.